Dziś kilka słów o bezkarności kleru i o potrzebie nauczania młodych ludzi o zbrodniach Kościoła katolickiego. Kilka dni temu media obiegły obrazki, jak kardynał Stanisław Dziwisz odpoczywał na plaży w Chorwacji w towarzystwie, nie wiem, ochroniarzy czy przyjaciół, bardzo zadowolony, więc miał urlop. Nie byłoby w tym nic szokującego, no w końcu ksiądz też człowiek, gdyby nie fakt, że arcybiskup Stanisław Dziwisz powinien siedzieć nie na plaży w Chorwacji, tylko powinien siedzieć w więzieniu. Dlatego, że już dzisiaj właściwie wiadomo, po prostu wiadomo, że pan Stanisław Dziwisz ukrywał pedofilów na masową skalę, miał na ten temat wiedzę i właściwie był częścią zorganizowanej grupy przestępczej, no bo zorganizowaną grupą przestępczą właśnie jest taka grupa ludzi, która na masową skalę ukrywa jakiś podły, przestępczy proceder, a niewątpliwie pedofilia takim procederem jest. Jeśli chodzi niestety o kardynała Dziwisza, mamy do czynienia z jakąś zmową milczenia, prokuratura nie chce podejmować postępowania. No i pan Dziwisz zamiast siedzieć w więzieniu, czy przynajmniej być przesłuchiwanym przez prokuraturę, no to właśnie się opala i sobie odpoczywa z przyjaciółmi. Przypuszczam, że gdyby na podobną skalę co kardynał Dziwisz ukrywał pedofilię na przykład Kwaśniewski, albo Komorowski, albo Jarosław Kaczyński nawet, no to jednak oni byliby już skompromitowani. Tymczasem, jak chodzi o kardynała Dziwisza, to tak mówię, cieszy się, jest spokojny, wyluzowany, odpoczywa sobie. Ale Dziwisz nie jest jedynym. Dziwisz jest właściwie tak samo bezkarny i bezczelny jak pan Głódź czy pan Jędraszewski. Takich księży mamy znacznie, znacznie więcej. Takich biskupów, arcybiskupów, liderów Kościoła. Właściwie wszyscy oni kpią sobie z polskiego państwa i prawa, kpią sobie z ofiar pedofilii. Wobec nich wszystkich władza przyjmuje taką formułę bycia słabym wobec silnych, czyli właśnie wobec nich, i pogardliwym wobec słabych, czyli pogardliwym wobec ofiar księży pedofilów. Właściwie polska władza się w ogóle tymi ofiarami nie przejmuje. Ale o czym chciałem głównie dzisiaj mówić? Wydaje mi się, że kardynał Dziwisz już jest taką postacią z jednej strony bulwersującą, ale z drugiej strony trochę groteskową, dlatego że już jednak większość opinii publicznej no, widzi, że to jest człowiek, mówiąc delikatnie, niezaciekawy człowiek, który rzeczywiście odpowiada za bardzo, bardzo podłe czyny i już rzeczywiście nawet część mediów zaczęło mówić o tym, że Dziwisz wiele rzeczy wiedział, nie powiedział i w związku z tym jest winny. Ale co jest dla mnie pewnym fenomenem, cały czas za świętego i wielkiego uchodzi osoba znacznie wyższa, która stała wyżej w hierarchii niż kardynał Dziwisz, a mianowicie święty Jan Paweł II. Co mnie zdumiewa, dlatego że Jan Paweł II no, był człowiekiem no, wyjątkowo podłym, wstrętnym, nieetycznym, zepsutym, rzeczywiście bardzo takim bezwzględnym też, tak, który zrobił bardzo dużo złego dla Polski, dla świata, dla samego Kościoła. I muszę przyznać, że jestem zszokowany tym, że cały czas wobec tego wstrętnego człowieka, wstrętnego polityka, większość mediów, nawet liberalnych i lewicowych niekiedy też, no, ma takie podejście na kolanach, tak? To znaczy buduje się Wojtyle pomniki, nazywa się szkoły, prawda, imienia Jana Pawła II, szpitale, jakieś placówki, jakieś parki imienia Jana Pawła II i właściwie cały czas jednak nie ma wobec tego typu praktyk krytyki. Chociaż, jak mówię, człowiek to był wyjątkowo podły, wstrętny i człowiek, który zrobił bardzo dużo złego dla wielu milionów ludzi. Dlaczego Jan Paweł II był człowiekiem złym? Może warto sobie to przypomnieć, chociaż dzisiaj jest to już wiedza dosyć powszechnie dostępna, ale może Polacy i Polki lubią tą wiedzę ukrywać, chociaż przyznam się, że kompletnie nie rozumiem, dlatego że naprawdę już dzisiaj bardzo dużo rzeczy wiadomo po prostu Janie Pawle II i to wiadomo nie z jakichś doniesień antyklerykalnych dzienników czy jakichś antyklerykalnych publikacji, tylko to wiadomo po prostu z książek, z pism związanych z Watykanem, wiadomo od teologów, wiadomo od historyków Kościoła. No i po prostu Jan Paweł II jawi się tu jako wyjątkowo mroczna postać. No więc może powiedzmy sobie, co takiego złego było w Janie Pawle II, cóż złego on zrobił dla świata polskiego Kościoła. W związku z tym może po pierwsze,
Jan Paweł II na masową skalę ukrywał pedofilię i tak naprawdę to nie dziwisz, był winny, tylko on był winny. Był człowiekiem, który ukrywał pedofilię tak instytucjonalnie na masową skalę, że de facto z Watykanu uczynił no, takiego wielkiego strażnika krycia pedofilów, właściwie obrońcę pedofilów. Robił wszystko, żeby utrudnić świeckim organom ścigania dostęp właśnie do zboczeńców w sutannach, do po prostu takich twardych przestępców, tak, którzy gwałcili dzieci. Jan Paweł II między innymi błogosławił i chwalił niejakiego Marciela de Gollado, który był okrutnym zboczeńcem, gwałcicielem, oszustem i co straszniejsze, Jan Paweł II, kiedy już wiadomo było, że Marciel był właśnie tym pedofilem, to Jan Paweł II mówił, że on jest wzorcem dla młodzieży. Tak mówił Jan Paweł II o straszliwym przestępcy. W związku z tym no tutaj rzeczywiście uznawać kogoś takiego jak Jan Paweł II w tym kontekście za autorytet jest po prostu straszne. I te sprawy, które dzisiaj wychodzą na jaw odnośnie księży pedofilów, te sprawy, które nagłaśniają na przykład bracia Sekielscy, te sprawy nawet, którymi zajmuje się Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii, która jest zdominowana przez ludzi Prawa i Sprawiedliwości, to są sprawy z czasów Jana Pawła II głównie. To on krył pedofilów, to on był ojcem pedofilów, strażnikiem pedofilów, to on odpowiadał za to, co się w Kościele właśnie działo, co dzisiaj tak naprawdę wychodzi na jaw i z czym no, dzisiaj tysiące ofiar już mówią na całym świecie. Irlandia, Kanada, Polska, no po prostu to są rzeczywiście tysiące, dziesiątki tysięcy ofiar i tutaj odpowiedzialny za to jest po prostu Jan Paweł II. Po drugie, co jest... No w sumie też jest ważne, chociaż dużo mniej się o tym mówi, za rządów Jana Pawła II Watykan był de facto pralnią brudnych pieniędzy, Watykan współpracował z mafią, Watykan ukrywał mnóstwo nieprawidłowości, między innymi był taki biskup Paul Marcinkus, który był przestępcą finansowym i którego osobiście Jan Paweł II chronił przed włoską prokuraturą, w związku z tym Jan Paweł II nie tylko chronił pedofilów, chronił też oszustów, chronił przestępców finansowych i rzeczywiście za jego czasów Watykan był rzeczywiście no, takim centrum przekrętów, jednym z największych centrów przekrętów na świecie. W związku z tym, że taki człowiek wchodzi za autorytet w Polsce, no trudno się później dziwić, że na przykład PiS ma takie, a nie inne podejście do respiratorów. No, skoro ich autorytet oszukiwał, to oni uważają, że im też wolno oszukiwać. Po trzecie, to też jest ważne, jeżeli Jan Paweł II uchodził za taki wielki autorytet, to warto pamiętać, że Jan Paweł II błogosławił, chwalił dyktatorów z Ameryki Łacińskiej, między innymi jakiego Augusto Pinocheta, strasznego mordercę, zamordystę, który zabił tysiące ludzi i w czasie, kiedy ofiary Pinocheta zwracały się z prośbą o pomoc do Wojtyły, to on ich po prostu odsunął, tak? W taki bardzo demonstracyjny sposób. Nie spotkał się z nim, nie chciał z nimi rozmawiać, natomiast błogosławił Pinocheta przez wiele lat, wiedząc o tym, że Pinochet był zbrodniarzem. Zresztą błogosławił też innych zbrodniarzy w Ameryce Łacińskiej, błogosławił reżimy wojskowe. A tymczasem do ofiar, do ludzi, którzy walczyli z tymi reżimami, miał podejście nawet nie pogardliwe, a wręcz wrogie, dlatego że jednym z głównych frontów oporu w Ameryce Łacińskiej była teologia wyzwolenia, której przedstawiciele również prosili Wojtyłę o pomoc, a tymczasem on odrzucał ich, wręcz z nimi walczył, właśnie zniszczył teologię wyzwolenia, czyli też taki front oporu wobec zamordystycznych, prawicowych rządów w Ameryce Łacińskiej. Po czwarte, to też jest ważne i właściwie jest straszne. Jan Paweł II nienawidził kobiet. Jan Paweł II w czasie, kiedy pojawił się wirus HIV, kiedy nie było żadnych leków na HIV ani na AIDS, to wtedy papież zaczął swoją krucjatę walki z środkami antykoncepcyjnymi, z prezerwatywami. Trzeba było być wyjątkowo podłym, wstrętnym człowiekiem, żeby w tym czasie rzeczywiście mówić, aby ludzie nie używali środków antykoncepcyjnych. To jest mordercze po prostu. No, trzeba być jakimś strasznym człowiekiem, żeby coś takiego robić. I właśnie Jan Paweł II takim człowiekiem był. Zresztą jak chodzi o podejście do kobiet, warto pamiętać, że to właśnie Jan Paweł II bronił jakichś barbarzyńskich, fundamentalistycznych poglądów odnośnie aborcji, że na przykład zgwałconym kobietom w byłej Jugosławii nakazywał rodzić dzieci po prostu z gwałtów. Jakim trzeba być, nie chcę użyć niecenzuralnego określenia, wstrętnym człowiekiem, żeby bronić takich poglądów, jak bardzo trzeba nienawidzić kobiet i nienawidzić praw człowieka, żeby właśnie takich poglądów bronić. Po piąte, Jan Paweł II gardził osobami nieheteroseksualnymi, uważał gejów czy lesbijki za osoby gorszego sortu, co też jest plunięciem w twarz milionom ludzi. Jest to postawa wstrętna, również przeciwna prawom człowieka i kompromitująca dla ojca Kościoła katolickiego.
Po szóste, warto o tym pamiętać, że Jan Paweł II w dużej mierze zaszkodził samemu Kościołowi katolickiemu. Ja osobiście nie jestem w ogóle fanem Kościoła katolickiego, śledząc jego historię, a prześledziłem ją. Natomiast Kościół przed Janem Pawłem II był bardziej otwarty. Jan Paweł II zabił pluralizm w obrębie Kościoła, zlikwidował wszystkie liberalne czy lewicowe skrzydła w obrębie Kościoła, które były. I związał się z najbardziej fundamentalistycznym skrzydłem Kościoła, z Opus Dei. A Opus Dei to było takie coś, co tworzyło w dużej mierze faszystowski rząd generała Franco, czyli pośrednio Jan Paweł II wspierał po prostu faszystów. W związku z tym ten wielki polski ojciec wspierał faszystowski rząd generała Franco, wspierał Opus Dei, który jest takim odpowiednikiem Ordo Iuris dzisiejszego, czyli takie najbardziej ohydne, fundamentalistyczne skrzydło Kościoła katolickiego. No właściwie można długo wymieniać te grzechy Jana Pawła II, no straszne grzechy dosyć, za które nigdy właściwie Kościół nie przeprosił. W tym kontekście wydaje mi się przerażające, że minister Przemysław Czarnek chce, żeby młodzi ludzie obowiązkowo czytali encykliki Jana Pawła II, żeby w ogóle nauczanie było wypełnione encyklikami papieża, żeby młodzi ludzie uczyli się przekazu osoby, która ukrywała na masową skalę pedofilię, żeby młodzi ludzie uczyli się przekazu człowieka, który wspierał oszustów finansowych, który nienawidził kobiet, który błogosławił dyktatorów. To jest potworne po prostu, to jest demoralizacja młodych ludzi, ale może na koniec mam jedną pozytywną propozycję, mianowicie jeżeli pan minister Czarnek upiera się, żeby rzeczywiście Jan Paweł II był nauczany w polskich szkołach, ja akurat muszę powiedzieć, że czytałem też encykliki Jana Pawła II, to może niech młodzi ludzie będą mieli jakieś remedium, niech sami ocenią, czy Jan Paweł II był wielkim myślicielem, wielkim filozofem, wielkim teoretykiem, czy może jednak nie. 10 lat temu, już prawie 9 lat temu wydałem taką książkę Ojciec Nieświęty, w której to znajdują się wywiady z różnymi osobami życia publicznego, ale przede wszystkim w tej książce jest bardzo dużo argumentów na rzecz tezy, że właśnie Jan Paweł II święty nie był, że był człowiekiem wstrętnym, nieetycznym, zepsutym, że Jan Paweł II zrobił bardzo dużo złego właśnie dla Polski, dla Europy, dla świata, dla samego Kościoła. No, w ciągu ostatnich miesięcy ta książka znowu wróciła, zaczęła się sprzedawać, teraz jest jej dodruk, więc ja mam taką propozycję dla ministra Czarnka. Jeżeli już musi być ten Wojtyła w polskich szkołach, musi być czytany przez licealistów, to może w takim razie niech polscy licealiści również przeczytają Ojca Nieświętego, więc proponuję panu ministrowi, niech będą obowiązkowe encykliki Wojtyły i obowiązkowy Ojciec Nieświęty i zróbmy właśnie takie lekcje konfrontacyjne. Niech młodzi ludzie sami ocenią argumenty z obydwu stron. Niech czytają Wojtyłę i niech czytają krytyków Wojtyła. Jeżeli pan minister nie czytał Ojca Nieświętego, to bardzo, bardzo chętnie do Ministerstwa Edukacji i Nauki tę książkę panu ministrowi wyślę. I dobrze by to było, żeby nas wreszcie wyzwoliła prawda, jaka by ona nie była, o naszym świętym, a może jednak nieświętym ojcu.